Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Drogi do FIFA 14 Ultimate Team. Mamy 16 sierpnia, tak więc powiedzmy, że miesiąc został do web-upu, miesiąc do tej naszej kochanej FIFA 14, no a my jeszcze musimy się męczyć z tą FIFA. Za tydzień startuje Gamescom, tam już więcej informacji odnośnie FIFA będzie dla nas, będą gameplaye, będzie wszystko, więc trzeba czekać tydzień, a odnośnie kanału dzisiaj porozmawiam z wami, no i odnośnie tego, co bym chciał, żeby zniknęło w FIFA 14, a co jest w FIFA 13. Tak więc wy oglądajcie sobie te mecze, gramy w pucharze, wszystko, także oglądamy. A ja po pierwsze mówię o kanale. Sprzedaję komputer, tak, chcę po prostu, sprzedając moją tą wierną maszynę, która jest tutaj, dołożyć po prostu do tego nowego peceta. Wystawiłem mój komputer za 600 zł na tablicy i na przykład jeżeli jesteście z Gorzowa, to możecie taką maszynę zakupić, tak? Bez problemu można oczywiście na niej grać w FIFA 13, FIFA 14 również, w LoL'a, w Grida 2, bo grałem. Także w to wszystko można spokojnie grać, wiadomo, że z nagrywaniem już jest gorzej, no ale właśnie do nagrywania potrzebny jest o wiele, wiele lepszy komputer niż to, co mam tutaj. Dlatego inwestuję w nowiśkiego kompa. No i na tablicy go wystawiłem za 600. Już są jakieś oferty. Na razie nic pewnego. Nikt nie powiedział, że na 100% chce kupić. Były zapytania, były o zejście z ceny, ale za 600 zł chyba dwie osoby chcą kupić. No a więc jeżeli jesteście z Gorzowa, to chętnie zgłaszajcie się. Chętni, bo na pewno nie chcę wysyłać go za bardzo. Z tego względu, że wiadomo jak to jest przesyłka, zwłaszcza w takich rzeczach jak komputer, to wiecie, tu karta graficzna, tu jest przypięta, tu coś, rzucą tą paczką przez przypadek i może się coś stać, dlatego preferuję odbiór osobisty. No i także macie aukcję gdzieś tam, linka na dole, jak ktoś jest zainteresowany, można sobie zobaczyć, jak ten komputer mój wyglądał przy okazji, jak wyglądał w środku, bebechy i tak dalej, wszystko jest opisane ładnie, także to tyle. No i nowy komputer mam nadzieję mieć już za tydzień, także 7 dni, no i nowe życie kanału. Niestety będę miał komputer bez karty graficznej, będę grał na zintegrowanej, myślę, że na zintegrowanej bez problemu tej Intela pójdzie wszystko, takie rzeczy jak FIFA. No a jeżeli chodzi o kartę, to po prostu ją dokupię niedługo, tak mi się przynajmniej wydaje, że będę miał kasę z pewnego źródła i jeżeli tak się stanie, no to dokupuję sobie GTX 6600 Ti, no i wtedy będzie gamingowo, będzie dobrze. No a to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Także macie link na dole, możecie sobie zobaczyć, na czym Kamyk montował, bez problemu. No i teraz przechodzimy do drugiej rzeczy, co chcę, żeby zniknęło z FIFA 14, a co jest w FIFA 13. Na pewno takie głupie faule, które naprawdę nie macie wpływu na nie, lub perfidne faule, które nie są odgwizdane. Naprawdę, moim zdaniem, jest za dużo losowości w FIFA 13. Jest bardzo dużo losowości w tej FIFA 13. Naprawdę wolałbym, żeby więcej skilla było niż bez mózgiego jakiegoś strzelania. Naprawdę, trochę powinni nad tym popracować i dołożyć się więcej, że osoba, która naprawdę wygrywa, gra lepiej, powinna mieć tą przewagę nad kimś, a nie nieraz się czuje, że kolesia by się zmiotło z powierzchni ziemi, a nie ma jak, no bo naprawdę nieraz to nie da się po prostu wygrać z kimś, bo nieważne co byście zrobili, i tak nie wygracie, a tym bardziej, że są głupie rzeczy, które w trzecim meczu wam pokażę, bo jak widzimy, ten wygrywamy już 4-2, to naprawdę czasem odechciewa się grać, tak? Rzucicie padem przez grę czy coś, stracicie 100 zł na pada, jeszcze rzucicie padem, bo gra jest naprawdę głupia, że tak to powiem. Więc myślę, że no, to powinni poprawić. Czy tak zrobią? Zobaczymy. Mam taką nadzieję. No i te właśnie głupie faule, albo nieraz na przykład jak już po zrobieniu triku ktoś mi wejdzie w nogi, a nie ma nic po prostu. Nic, żadnego odgwizdania, dosłownie nic. No i to mnie trochę martwi, ale no myślę, że może to poprawią. Zobaczymy, jak tam EA sobie poradziła z tą 14. No a tutaj mamy ten ostatni mecz i pewien moment, w którym chciałbym wam odpisać. Także na początku ładnie Kone strzela bramkę na 1-0. Niestety chwilę później w 42 przeciwnik wyprowadza ładną akcję. W ogóle jego drużyna bardzo fajnie wybiegała. Zobaczcie, aż 5-6 zawodników tu mu wybiega. No i tutaj Lewetziego już nie dogonię i mamy 1-1. Następnie mamy drugą połowę. Sesenion tutaj na dole do Lennona podaje. Lennon omija tutaj zawodnika,
strzela, piłka jakoś się odbija, spada pod nogi Sesenniona, no i ten strzela na 2 do 1. Następnie mamy sytuację w minucie 66. Lennon do Kone, Kone tutaj ładnie do Benta, no i Bent idealnie w środek bramki, ominął bramkarza tym strzałem i wygrywamy 3 do 1. I w tym momencie czułem się bardzo pewnie w tym meczu, zwłaszcza, że miałem o wiele więcej strzałów, tam jego bramkarz bronił cuda niewidy. No a zobaczcie, dobrze wykonana przez niego akcja, więc tutaj nie miałem nic sobie do zarzucenia. Po tej akcji było ok całkiem. Przerzucił Gufran, tutaj strzela na 3 do 2. Ja jeszcze konstruowałem akcję, no i teraz zobaczcie na tą akcję. Asaidi robi trik, następnie biegnie z piłką i tutaj ja sfaulowałem go na żółtą kartkę. Potem byłem już sfrustrowany, nie lekko, bo sporo. Zobaczcie sobie jeszcze raz, specjalnie zostawiłem powtórkę. Ja go sfaulowałem na żółtą kartkę tutaj. Brawo, brawo. Naprawdę to było tak, miałem zamiar go sfaulować. No i zobaczcie, potem jest najgorsze właśnie z tych wszystkich rzeczy jest to, że on teraz po prostu wyprowadza sobie akcję. Mój bramkarz mija się z piłką i strzela na 3 do 3. I w tym momencie już byłem na tyle sfrustrowany, że nie tyle, że po prostu on był lepszy, tylko moje umiejętności automatycznie spadły po tym, że człowiek sam w sobie jest jakby zdenerwowany na taką sytuację. I przez to dzieją się takie rzeczy. W 90 minucie tracę bramkę na 4 do 3 i przegrywam ten mecz, przegrywam finał. Naprawdę, mam nadzieję, że takie sytuacje znikną z FIFA 14, czy to był faul, ja nawet nie kontrolowałem zawodnika, jeżeli chciałbym nawet go sfaulować. Miałem tyle samo strzałów, co on, nawet więcej, więc niestety, to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.